Witam Państwa. Należy nam się przed Bożym Narodzeniem trochę dobrych wieści pod choinkę, a nie tylko ruzgi od świętego Mikołaja. No więc bardzo proszę, świetnie nam rozkwita kadra urzędnicza. Dobry przykład, prawda? Pod choinkę. Jak podaje profesor Krzysztof Rybiński, zatrudnienie w administracji publicznej rośnie najszybciej w Europie. Tym właśnie urzędniczym orłom w mijającym roku podarowano 600 milionów złotych nagród, proszę Państwa, poza regularnymi y, pensjami. Niech wiedzą, po co rządzą. Pamiętamy też o naszych unijnych przyjaciołach, którym należy się przejrzeć jakiś prezent y, pod koniec prezydencji. Premier ustalił, że tym prezentem będą rezerwy walutowe Narodowego Banku Polskiego. Co prawda, bankowe pieniądze. Są podobno niezależne od rządu, ale kto by się trzymał takich formalnych drobiazgów? Na pewno nie belka. Braterskie stosunki mają w Unii swoją cenę. Co się jeszcze poprawia? Składka rentowa dla przedsiębiorców zostanie podniesiona o dwa punkty grymaśnym przedsiębiorcom, którzy protestują przeciwko temu rozwiązaniu, poseł Grupiński przypomina, że składka rentowa została bardzo mocno obniżona w czasach, kiedy w Polsce była koniunktura, kiedy był wysoki wzrost gospodarczy. W gruncie rzeczy Grupiński ma za złe, że tak było. Nie dodaje, że działo się to pod finansowym dowództwem profesorzy Tygilowskiej. Co prawda wtedy nikt nie plutł o Zielonej Wyspie, o cudach i miłości, a sprawy szły w dobrym kierunku. I przedsiębiorcy yy, otrzymali no, sporą wtedy ulgę. No taka ciekawostka. Obecnie 64% Polaków badanych przez Obow uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. No niestety. Na pytanie o stan polskiej gospodarki 71% badanych uważa, że znajduje się ona w kryzysie. Nie, yy, nie słuchają chyba premiera. Po świętach i Nowym Roku, testując nadwyrężone karty kredytowe, dużo większy procent rodaków zrozumie prawdopodobnie, że kończą się przelewki i przelewy. Malkontenci mogą niebezpiecznie zdominować statystyki. Na szczęście mamy wiecznie zachwycone rządem media, które co najmniej do czerwcowych mistrzostw Euro 12 podtrzymają radosny stan umysłów i ogólną euforię społeczną. No, a potem to już wszystko zależy od jedenastki smudy. Niech się chłopakom uda wygrać, choć jeden mecz. Naród zapomni o cerach prądu, gazu, benzyny, mleka, chleba i jakoś może następny rok przeleci. Wybiegłem lekko w przyszłość tymczasem dzień każdy niesie kolejne podmuchy od świętnego optymizmu. Posłuchajmy pana premiera, cytuję. Przychodzi taki moment, by w Polsce myśleć z takim wewnętrznym powerem, taką wewnętrzną energią, że możemy przekroczyć taki Rubikon niemożności czy takich polskich kompleksów. I że po raz pierwszy z takim pełnym oddechem, czy to jest Bruksela, Berlin czy taki Paryż, gdziekolwiek jestem i mówię: Zobaczcie, Polska daje radę. To wszyscy kiwają takimi głowami, takimi głowami. Mówi taki Donald Tusk w programie, taki Tomasz Lis na żywo. Podsumujmy zatem. Taki moment, taki power, taka energia, takie kompleksy, taki oddech, taki tusk, taki list i wszyscy na żywo kiwają takimi głowami. Czyli jak jest pysznie, proszę Państwa, zaśpiewajmy sobie kolędę. Oczyeskę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miłą. Wszystkiego najlepszego.